Cześć, ja jestem Łukasz, a w dzisiejszym odcinku polska młodzież znowu najlepsza na świecie. Natomiast polscy seniorzy znowu bez medalu. Mało tego, wyprzedziliśmy tylko jedną reprezentację. Przerażający wypadek w lidze angielskiej. Zawodnik przebił się przez płot. Protas jednak nie zakończy kariery? Pepe ucina spekulacje. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, a my już lecimy z tym materiałem. Polscy juniorzy znowu najlepsi na świecie. Nasza reprezentacja młodzieżowa w składzie Mateusz Cierniak, Jakub Miśkowiak i Wiktor Przyjemski nie dała szans Czechom i Brytyjczykom, którzy zajęli kolejno drugie i trzecie miejsce. Zawody szybko skończyły się niestety dla Wiktora Przyjemskiego, który po stosunkowo niegroźnym wypadku pojechał do szpitala z urazem dłoni. Skończyło się na zszyciu palca. Życzymy zdrowia Wiktorowi i gratulacje dla naszej juniorskiej kadry, która zdobyła 15 złoty krążek, 9 z rzędu. Któryś rok z rzędu nowa formuła drużynowych Mistrzostw Świata, czyli Speedway of Nations, nie siadła naszym seniorom, którzy mimo wielkich oczekiwań od lat nie potrafią wygrać w tych rozgrywkach. Tak jak od kilku lat presja na złoto jest ogromna, tak nie inaczej było również teraz. Niestety zawody w Wojens totalnie nie wyszły biało-czerwonym, którzy w składzie Zmarzlik, Dudek i Janowski zajęli dopiero 6 miejsce. Absolutna porażka. Tak jak Polacy przez lata chociaż trzymali poziom i regularnie zajmowali miejsce na podium SON, tak w tym roku troszkę do tego wyczynu zabrakło. Ha! Tak powiedzieć to nie powiedzieć nic. Zajęliśmy 6 miejsce na 7 możliwych. Jesteśmy lepsi tylko od Finlandii. Mistrzami świata zostali Australijczycy. Drugie miejsce przypadło Brytyjczykom, a po brąz sięgnęli reprezentanci Szwecji. Wielkie gratulacje dla medalistów. Co ciekawe, żużlowy przegląd sportowy przypomniał, że ostatni taki słaby wynik Polaków miał miejsce w 1995 roku, czyli 27 lat temu. Wtedy w składzie znajdowali się bracia Golobowie oraz obecny trener reprezentacji Polski Rafał Dobrucki. Wtedy jednak presja na medal była o wiele mniejsza. No cóż, pozostaje nam czekać do następnego sezonu. Być może za rok we wracającym drużynowym Pucharze Świata nam się bardziej poszczęści. A propos drużynowego Pucharu Świata 2023. Cztery turnieje pierwotnie miały odbyć się na Moto Arenie w Toruniu, jednak parę dni temu gospodarz został zmieniony i najlepsze drużyny na świecie zobaczymy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Ma to związek z pomocą miasta Toruń dla ukraińskich uchodźców, przez co wzrosła populacja miasta, jak i wydatki. Toruń sam zapytał, czy można znaleźć inne miejsce do rozgrywania zawodów i takie się znalazło. Dzięki temu Toruń skoncentruje się tylko na organizacji corocznej rundy Speedway Grand Prix. Natomiast w tym roku warto wspomnieć, że to właśnie na Moto Arenie żużlowcy zakończą zmagania w cyklu. Początkowo miało to się odbyć w Australii, jednak wciąż problemy covidowe nie pozwalają na zorganizowanie rundy poza Europą. Zatem Mistrza Świata poznamy 1 października na toruńskiej Moto Arenie. Zostańcie do końca tego odcinka, bo na koniec długo zapowiadana na live'ie i nie tylko niespodzianka. Tymczasem miłego oglądania. A teraz szybki news. Na rundę Speedway Grand Prix w Cardiff dziką kartą obdarzony został Adam Ellis. Życzymy powodzenia. Przerażający wypadek w lidze angielskiej. Zawodnik przebił się przez płot i wyleciał na trawę. Do tego zdarzenia doszło podczas meczu drugiej ligi brytyjskiej, gdzie mierzyły się Scunthorpe Scorpions i Redcar Bears. W 11 biegu Zane Kennedy, przepraszam jeśli to źle przeczytałem, miał problem z utrzymaniem swojego motocykla i po przejechaniu na jednym kole kilkunastu metrów uderzył w płot na prostej, przylatując nawet za płot odgradzający kibiców od toru. Szybko pojawiły się służby, ale konieczne było wezwanie śmigłowca, który zabrał zawodnika do szpitala. Prawdopodobnie na szczęście obyło się bez poważnych obrażeń. Po naradzie mecz został dokończony dla Zane'a. Mamy nadzieję, że Brytyjczyk szybko powróci do pełni zdrowia. Protas jednak nie zakończy kariery? Już jakiś czas temu przekazałem wam newsa, gdzie Piotr Protasiewicz ogłosił, że po sezonie nie będzie już się ścigał na żużlu. Zakończenie żużlowej kariery miało nastąpić po sezonie, ale media zaczęły rozpisywać się o rzekomym przesunięciu tej decyzji. Według różnych portali Piotr miał w razie potrzeby pościgać się jeszcze jeden sezon dla Falubazu. Takie słowa usłyszeliśmy też od prezesa klubu. Te wszystkie spekulacje uciął sam zawodnik, który jasno powiedział: ja już powiedziałem to przy wręczeniu nagrody w Bydgoszczy i tutaj nic się nie zmieniło. Zostało mi parę meczów do końca i jeśli będę w Falubazie, to na pewno w innej funkcji niż jako zawodnik. A czy wy widzielibyście Piotra Protasiewicza w roli trenera lub menadżera zespołu? Dajcie znać w komentarzu. Rafał Karczmarz myśli o zakończeniu żużlowej kariery. Przed 2 laty miała miejsce niemal taka sama sytuacja, gdzie już myślano, że Rafała na motorze nie zobaczymy.
Okazało się inaczej i cały czas startował w Stali Gorzów. W tym sezonie karczmarz ściga się dla pierwszoligowych Wilków Krosno. Jak powiedział prezes krośnieńskiego klubu, Rafał skłania się do tego, by odwiesić buty na przysłowiowym kołku, zakończyć karierę. Jednak cały czas pozostaje w gotowości. Prawdą jest, że Rafał nie pojedzie na ostatni mecz do Landshut, jednak cały czas ma być w gotowości i w razie potrzeby o każdej porze dnia i nocy ma odebrać telefon. I nie pozostaje nam nic innego, jak mieć nadzieję, że Rafał dalej będzie się ścigać i cieszyć nas swoją jazdą. Kontuzje, kontuzje i jeszcze raz kontuzje. Na mediach Stali Gorzów możemy przeczytać o upadku Oskara Palucha w Ekstralidze U24. W szpitalu stwierdzono złamanie kości łydeczkowatej. Tym samym Oskar nie wystąpi podczas meczu z Motorem Lublin, jednak wszyscy liczą na jego powrót na ćwierćfinały. Złe wieści dla Stali dotarły też z Danii, gdzie na jednym z torów upadek zaliczył Anders Thomsen. Przez ten upadek Anders nie dokończył środowego meczu. Anders jest aktualnie w drodze do Polski i dzisiaj dopiero poznamy jego dokładny stan zdrowia. Na moment nagrywania przeze mnie tego odcinka nie jest on znany. Jeśli do kontuzjowanych Martina Waculika i wyżej wymienionego Oskara Palucha miałby dołączyć Anders Thomsen, to Stal ma ogromny problem przed meczem z Koziołkami. Nie tylko Anders Thomsen pechowo zakończył zawody w Danii, bo zawodnik Unitarnów Kenneth Hansen również nie może tego zaliczyć do udanych. Zawodnik jaskółek złamał obojczyk i nadgarstek, a ponadto pęknięte są również kręgi, w tym szyjny. Życzymy dużo zdrowia całej trójce i szybkiego powrotu na tor. No i na koniec pozdrawiam wszystkich wspierających i uwaga, uwaga! I na koniec zapowiadana niespodzianka. Pamiętacie, jak parę lat temu było bardzo głośno o lekturze Pół wieku na czarno, czyli biografia pana Marka Cieślaka opowiadająca o wszystkich albo o większości rzeczy z jego kariery? No właśnie, dzięki uprzejmości wydawnictwa SQN ma dla was do rozdania dwie nowe książki o panu Marku Cieślaku, Rozliczenie, o żużlu bez cenzury. Pan Marek słynie z tego, że nie gryzie się w język i po prostu mówi to, co myśli, a to kolejna część jego żużlowych historii. Do wygrania będą dwie takie książki, jak wcześniej mówiłem, jedna do wygrania na YouTubie, druga na Instagramie. Co należy zrobić? Na YouTubie wystarczy pod tym filmikiem napisać komentarz i tak naprawdę już bierzecie udział w konkursie. Na Instagramie natomiast pojawi się specjalny post, pod którym również będziecie musieli tylko i wyłącznie napisać komentarz. Szansę ma każdy, a myślę, że taka książeczka to ozdoba dla każdego żużlowego kibica. Życzę powodzenia i do następnego odcinka. Na razie, cześć!